Czym tkwi siła narcyza? Dlaczego narcyz jest zdolny tobą manipulować? Narcyz jest świetnym aktorem, którego bierzesz za prawdziwego człowieka, za kogoś takiego jak ty. Jeśli zastanowisz się nad tym, że ktoś może to wszystko udawać, to ciężko ci to zaakceptować. Percepcja normalnego człowieka tego nie ogarnia. Jeśli zastanowisz się nad tym, że ktoś może odgrywać taką rolę latami, to mógłbyś przyznać mu Oscara. Bynajmniej nie chodzi o to, żeby narcy zachwalić czy nagradzać. Chodzi o to, żeby zrozumieć to zaburzenie. Narcyz jest aktorem, który zmienia rolę, zmienia maski. Zmienia filmy, zmienia studio. Jego życie to film, to gra, a twoje życie jest normalne, jest czymś zupełnie innym, nie musisz nikogo udawać, jesteś sobą, a Narcyz udaje cały czas kogoś, kim nie jest. Narcyz potrafi być bardzo wiarygodny, dlatego mu wierzysz, potrafi wierzyć we własne kłamstwa. Potrafi oszukać wymiar sprawiedliwości czy wykrywać kłamstw. Narcy trzyma się swoich kłamstw idzie w zaparte. Nie przyznaje się nawet wtedy, gdy złapiesz go za rękę. Powiedzi, że to nie jest jego ręka. Nawet gdy Narcy kłamie, to się nie waha. Będziesz myśleć, że mówi prawdę. Zwłaszcza jeśli zacznie przysięgać na wszystko i wszystkich. Narcyz nie wycofuje się ze swoich kłamstw, potrafi tworzyć wiarygodne historie. Dlatego wiele osób myśli, że mówi prawdę. Nie wiesz w ani jedno słowo Narcyza. Siła Narcyza tkwi w braku świadomości u innych ludzi, w braku wiedzy odnośnie tego zaburzenia. Jego siła tkwi w innych osobach, które go zasilają, które z nim współpracują. Które w to wierzą. Siła narcyza tkwi w latających małpach i w różnych formach manipulacji. Stosuje strategię, dziel i rządź, planuje na wiele kroków naprzód. Siłą narcyza jest iluzja, iluzja pewności siebie, iluzja swojej wyjątkowości. Siłą narcyza jest zniekształcanie rzeczywistości tak, by wypadał jak najlepiej. Siłą narcyza jest to, że pozostaje w ukryciu. Narcyz nie jest jednak silny. To iluzja. To bardzo słaba, krucha, tchórzliwa kreatura. Musi się ukrywać, musi udawać, kłamać i niszczyć, by przetrwać. Umów się. Na prywatne sesje napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub. Skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.